Wizualnie ta gra nazywa się BitTrip Runner. O, wracaj tu. Witam was w czymś, co jest ostatnim odcinkiem, może niekoniecznie tej serii, ale na pewno ostatnim odcinkiem przed dłuższą przerwą. Przepraszam w ogóle, że jestem czerwony, wysypało mnie, jest masakra. No nie oszukując, byłem dzisiaj u dentysty i... No, spadaj pajączek. I wszystkie zastrzyki i tak dalej, później zawsze jestem, wszystkie uczulenia mi wychodzą, jest masakra i ten. No, nie to, żeby ta seria się nie sprawdzała, bo ona się sprawdza w tym zakresie, w którym się sprawdzać miała, czyli lamię i gram, i lamię, i gram, i piję, i to jest drunk play. Ale są drobne szczegóły, nad którymi musimy popracować i musimy pomyśleć. Po pierwsze, ta gra wywołuje we mnie spore pokłady frustracji i agresji. To nie jest ten typ gier, za którym ja przepadam. Denerwuje mnie strasznie i to samo w sobie nie jest najzdrowsze. Druga rzecz, strasznie dużo alkoholu piję przez ten produkt. Ja siadam raz na dwa tygodnie na nagranie, wypijam piwo, raz na jakiś czas ze znajomymi mi siądę i ogólnie ta gra, dosłownie ta gra, to jest to jedno piwo, które jest więcej niż ja potrzebuję, żeby się sam dobrze ze sobą czuć, więc to jest ten problem, nie? Plus, może dlatego, że... Odpalmy misję i biegajmy, ginimy i skaczmy i w ogóle ten... Jakie to było sterowanie, tak? Ostatnio miałem chyba więcej odcinków nagranych. Więc nie musiałem się tym przejmować i zdążyłem zapomnieć, jak wygląda sterowanie do gry. No, więc... Sam problem, że jest jedno piwo na dwa tygodnie więcej, to nie jest duży problem, ale problem w połączeniu z tym, że... Okej. Nie wiem, dlaczego nie chcę załapać kika z drugiego przycisku. W połączeniu z tym, że gra jest irytująca, frustrująca i ja hejcę. No to już sprawia mi problem prywatnie, bo się upijam na wkurzonego, co nie jest dobre i co mnie nie bawi i czego chciałbym uniknąć. Więc na chwilę obecną ta gra zostanie zawieszona ze swoją serią, bo prawie już zrobiłem nowy wstępniak do gry, która się nazywa Secret World Legends, która wskoczy jakby na to miejsce. I jak wszystko dobrze pójdzie, to od przyszłego tygodnia będziecie mieli... Będziecie mieli Secret World Legends tutaj, więc... Diament! No, więc jeżeli dobrze pójdzie, to od przyszłego tygodnia w soboty będzie Secret World Legends, który mógłby być już teraz, bo mogę korzystać ze starego wstępniaka do The Secret World'a. Ale jednak mam genialny pomysł na nowy wstępniak, bardzo mi się podoba, mnóstwo pracy w to włożyłem. Kosztowało mnie to sporo potu i kombinowania i nawet drobnych inwestycji tam życiowych, więc nie powiem, że to jest pierwszy z tego typu wstępniaków, ale rozszerzam swoje umiejętności i możliwości tworzenia różnych fajnych rzeczy i chciałbym, żeby to się ten. Więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy się widzieli na nagraniu z Secret World Legends, na którym najprawdopodobniej pojawi się Misiaki, więc fajnie, że będzie ktoś jeszcze. Możliwe, że pojawi się również Nemeczek. Miała się złożyć ekipa tutaj, ludzie, którzy się do mnie zgłaszali wcześniej. Ja was bardzo przepraszam, ale na chwilę obecną nie wygląda to tak, żeby mi się łatwo udało złożyć większą ekipę. To znaczy... Chodzi o to, że ja, pamiętając The Secret World'a, myślałem o innej konstrukcji party, o innej konstrukcji gildii. I o ile teraz gildia nie rusza dlatego, że nikt patrona na razie nie kupuje i nie widać w tym sensu, o tyle party trzyosobowe jest najbardziej funkcjonalnym. A my mamy teraz około 5-6 osób na granie potencjalnych. Więc
Woltazy i ogólnie tam jeszcze jeden człowiek do mnie pisał. Ja was bardzo przepraszam, ale przynajmniej na chwilę obecną trudno będzie nam się zgadać, bo zawsze jak siadam ze znajomymi teraz grać w The Secret World'a, to przychodzimy ze straszną prywatą i na przykład wyciągać was na Discorda, żebyście nie mogli tak z nami latać, bo party trzyosobowe na dunganie, przynajmniej na początku przed tym hardmodem, czy jak to się nazywa, nie wiem, Elite Dungi czy jakoś tak. Więc nie dość, że nie latamy razem, to jeszcze nie możemy siedzieć razem na kanale głosowym, bo bardzo prywatne rzeczy są omawiane ostatnio strasznie u mnie. Więc Myszaki, z którą się lepiej znamy, Nemeczek, z którym się znamy jak łyse konie od wielu, wielu, wielu lat, to wiecie, siadamy i gadamy o tych prywatnych rzeczach, naszych rzeczach, a ludzie z zewnątrz, no to nie jest miejsce, gdzie niestety możemy sobie tą społeczność współtworzyć w sposób nieinwazyjny, więc to się zapewne zmieni w pewnym momencie. Ten SWL będzie się rozszerzał u mnie na kanale, mam nadzieję, i mam nadzieję, że wtedy bez problemu ruszymy do przodu z większą ilością ludzi. Ja do was wtedy będę pisał, albo będziemy to jakoś inaczej ogarniać. W pewnym momencie też się pojawi ta gildia, więc tak, gadam na nagraniu z BitTripRunnera o SWL-u. No ale to jest przynajmniej na chwilę obecną martwa seria, która nigdzie nie dąży poza moimi i jakby to powiedzieć, piciem alkoholu. Ja tam bardzo drunk play lubię, ale z gierek, gdzie można, najlepiej jeszcze z kimś, gdzie można posiedzieć, pogadać, ponabijać, nie wiem, drunk play z Kasem, z Warframe'a, są przeosą i są prze najlepsze, bo my wtedy... No właśnie ta prywata się teraz odzywa. Te drunk play z Kasem są przeosą i są najlepsze, bo siedzimy wtedy dwójkę na Warframe'ie i... W sumie nie jestem pewien, czy ja myślę o drunk playach jako o nagraniach, które gdzieś tam były. Chyba był jeden drunk play jako ten, jako nagranie. Bardziej myślę o moim siedzeniu i piciu z Kasem z Warframe'a, co jest naprawdę najosą. Jestem epic. Tak, bardzo, tak bardzo epic jestem. Dobra, proszę państwa, może ostatnie podejście i tym smutnym akcentem zawieśmy tą serię. Możliwe, że ona kiedyś wróci i bardzo prawdopodobne, że randomowo będą się pojawiały z tego odcinki, mniej lub bardziej, bo coś czasem na randomy trzeba robić, ale nie mam jakiejś takiej motywacji do grania w to dalej, bo mnie... nie. Dobra, proszę państwa, ja wam dziękuję za uwagę i hej! Nawet pół piwa nie wypiłem, ale ten odcinek był bardzo tematyczny, ten odcinek był odcinkiem o zawieszaniu serii, więc ha!